Dzień dobry, Anna Nowosielska, witam Was serdecznie na kanale Krakowia Maraton. Rozpoczynamy kolejny live z naszej serii edukacyjnego cyklu Startuję w Krakowie, przygotowującej Was do 10. Krakowia Półmaratonu Królewskiego, jubileuszowej edycji, do której oczywiście należy przygotować się fizycznie, ale także mentalnie, a w tym dziś pomoże nam kolejna ekspertka z drużyny ASICS Frontrunner, psycholożka sportu, psychoterapeutka i oczywiście biegaczka Monika Świątek. Dzień dobry, Monika. Dzień dobry, cześć Wam. Z Moniką mieliście okazję spotkać się na naszych licznych panelach edukacyjnych przy okazji poprzednich imprez Królewskiej Triady Biegowej. Kto był i słuchał, to wie, że Monika wspaniale potrafi o tych wszystkich mentalnych rzeczach opowiadać. W internecie znajdziecie jej Instagram pod hasłem Biegiem po zdrowie oczywiście. No to co, zaczynamy. Monika, co robić, żeby motywować się do regularnego treningu? No bo bez tego chyba się nie uda. Tak jest. Warto przede wszystkim wyjść od tego, czym jest ta motywacja i z czego się składa, bo tak naprawdę każdy z nas ma w swoim życiu i rzeczy, do których się motywuje. Tylko nie motywujemy się często do tego samego. I motywacja składa się z takich trzech komponentów. Z ukierunkowania, z wytrwałości i intensywności. Co to oznacza? Że ważne w motywacji, żebyśmy mieli jakiś kierunek naszego działania, jakiś cel. Różnimy się też pod takim kątem, że każdy z nas, motywacja każdego z nas różni się właśnie pod w zakresie wytrwałości, czyli i my też osobowościowo inaczej będziemy prezentowali naszą zawziętość, naszą wytrwałość i inne pokłady energii będziemy wkładać w daną aktywność w momencie, kiedy będziemy się motywowali. I oczywiście taki napęd nasz wewnętrzny jest uwarunkowany osobowościowo, czyli ja mogę mieć większą łatwość do tego, żeby motywować się w momencie, kiedy nie mam presji z zewnątrz, kiedy nie mam takiego zachęcania, czyli potrafię motywować się sama z siebie, a ktoś inny będzie miał z tym większą trudność. Natomiast my naszym podejściem, naszą głową, tym jak do siebie mówimy, mamy wpływ na to, żeby tą motywację kształtować. Tak jak już powiedziałam, w pracy z motywacją ja lubię wychodzić od celu. Czyli ważne jest to, żebyśmy my wiedzieli, do czego się przygotowujemy. Jaki jest nasz cel? Jeśli myślimy o bieganiu, to warto mieć ten obraz celu, który jest na końcu naszej drogi. Bo jeśli my wiemy, do czego się przygotowujemy, wiemy, co chcemy osiągnąć, to widzimy sens tej aktywności. I tak naprawdę ten sens jest tutaj kluczem do tego, żebyśmy my chcieli wkładać wysiłek w to, żeby na przykład biegać, jeśli ja widzę sens w bieganiu. Czyli jeśli ja widzę ten cel sportowy, ale niektórzy mogą widzieć też cel w postaci zadbania o swoje zdrowie, cel w postaci dobrego samopoczucia. Więc ważne jest, żeby każdy z nas ten cel sobie ustalił. I ważna jest też taka świadomość, że nasza motywacja dzieli się też pewnie, wiele z nas wie, że jest podział na motywację wewnętrzną i zewnętrzną. Co oznacza, że jeśli jestem zmotywowana wewnętrznie, ja robię coś, biegam bez przymusu z zewnątrz. Ja robię to, bo chcę się rozwijać. Robię to, żeby mieć ten zastrzyk tej energii, tej adrenaliny, pozytywnych emocji. Robię to, bo to lubię, bo to jest moją pasją. Natomiast motywacja zewnętrzna to jest wszystko to, co mnie motywuje z zewnątrz, czyli głosy innych osób, opinia, presja ze strony innych osób. Czasami zdarza się, że są to nakazy, jeśli myślimy sobie w ogóle o sporcie, na przykład też dzieci, ale też to są wszelkiego rodzaju nagrody, miejsca, do których też dążymy, na przykład w startach. I może być tak, że ja jestem zmotywowana wewnętrznie, czyli robię
uprawiam bieganie, bo to lubię, natomiast nie mam tej motywacji zewnętrznej, nie mam potrzeby do tego, żeby osiągać jakieś cele, wygrywać nagrody. Więc to może wyglądać też na co dzień tak, że będę być może miała większą trudność, żeby utrzymać tą regularność. Natomiast osoba zmotywowana zewnętrznie, czyli nastawiona na ten wynik, może odpuszczać w momencie, kiedy jej coś nie idzie. Czyli ważne jest sobie uświadomienie sobie tego, że do tego, żebym była zmotywowana ogólnie, ważne jest wyważenie tej motywacji wewnętrznej i zewnętrznej. I myśląc sobie już o radach konkretnie, to myślę sobie, że przede wszystkim, jeśli mamy ten cel główny, do którego się przygotowujemy... Właśnie chciałam wtrącić, czy polecasz zapisać się już teraz, nawet jeśli ktoś nie jest przekonany, nie jest pewny, czy udźwignie, czy polecasz zapisać się już teraz do Krakowia Półmaratonu Królewskiego, który już 20 października ulicami Krakowa przebiegnie? To chyba może być sprytna strategia, bo to jest taki czas, żeby się zdążyć przygotować, zgadza się? Z perspektywy też biegaczki. To jest zdecydowanie bardzo dobry kierunek do tego, żeby być zmotywowanym, bo gdy tylko pozostawiamy to w myślach, że być może pobiegnę w półmaratonie, to nie jest to cel zapisany, nie jest to takie zobowiązanie podjęte. To jest płynne, mogę pobiec lub nie mogę, lub nie muszę pobiec. Natomiast kiedy wiemy, że się zapisaliśmy, że wykupiliśmy ten bieg, to trochę teraz już nie mamy wyjścia, trochę musimy się przygotować. I teraz co robimy w drugim kroku? Ustalamy sobie mniejsze cele, krótkoterminowe. Ustalamy sobie plan na przykład na bieganie. I to jest ten krok, który pomaga nam utrzymać tą motywację na co dzień. Jeśli ja mam ten główny cel, który jest oddalony, ale ja realizuję mniejsze kroki do tego, żeby do tego celu dojść. Ja mam plan na tydzień i to, co jest ważne, żebyśmy ustalili sobie te mniejsze cele konkretnie, żebyśmy wiedzieli, w które dni, jaki trening wykonujemy, jeśli myślimy sobie o tym celu sportowym oczywiście, i odhaczanie tych mniejszych celów, wykonywanie tych zadań będzie pomagało nam do tego, żeby tą motywację regularnie utrzymywać. Bo to są takie małe osiągnięcia, które dokładnie też nie pozwalają nam na zdemotywowanie się chyba, nie? Tak. Małe sukcesy. Dokładnie tak. Te małe sukcesy działają na różnych polach, bo z jednej strony powodują, że my utrzymujemy motywację. Dlaczego? Bo też osiąganiem tych małych sukcesów wpływamy na swoją pewność siebie. A kiedy ja mam poczucie, że ja mam wpływ na to, co robię, ja mam wpływ na swoje bieganie, mam wpływ na to, że z dnia na dzień poprawiam swoje umiejętności, odhaczam kolejne zadania z listy, to domykanie tych zadań, które mamy w planach, powoduje, że my budujemy swoją pewność siebie, my budujemy to nasze poczucie kompetencji, poczucie sprawstwa, więc to wpływa na to, że my będziemy jeszcze bardziej zmotywowani do tego, żeby kontynuować tę drogę, która daje nam tą satysfakcję. Ważne jest też, żeby na co dzień to, co nam pomaga wyjść z takiego marazmu, trochę mamy czasami takie dni, że nam się nie chce, że mamy niby ten trening zaplanowany, ale dużo rzeczy się dzieje i trochę mamy ochotę odpuszczać. Ważna jest taka świadomość, że to, co powoduje, że my się motywujemy, to jest działanie. Bo może być tak, że ja sobie siedzę na tej kanapie, jest mi tak miło i jeszcze jest ten telewizor przed nami, ulubiony serial i myślimy sobie, że no dobra, to może ten trening zrobimy jutro. Ale świadomość tego, że najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, najtrudniejsze jest to wyrwanie się z tej kanapy i przeciwstawienie się tej swojej wizji siedzenia w tej miękkiej kanapie i wyjścia na trening powoduje, że my zaczynamy się motywować do tego, żeby zrobić ten trening, bo już jak
przejdziemy przez ten, przez ten najtrudniejszy krok, czyli ubierzemy się, okaże się, że my nabieramy takiej gotowości w ciele. To jest trochę tak jak ze sprzątaniem. Jak nie chce nam się sprzątać, to trochę to odkładamy. Ale jak zaczniemy robić jedną rzecz, to okazuje się, że zaczynamy robić drugą, trzecią. Często słyszę, że jak już zaczynam sprzątać kuchnię, okazuje się, że w ogóle wymieniłam sobie ubrania w szafie i posprzątałam wszystko, tak? Czyli każdy kolejny krok działania buduje tą naszą chęć do kontynuowania tej aktywności. I też chyba nie możemy zapominać o endorfinach, które na skutek treningu nam się wytwarzają. Zdecydowanie głowy, tak. To... Zdecydowanie tak. I to jest też, też sposób na to, żeby trochę zmusić się do działania i zmotywować się do wyjścia. Wizja tego, jak ja będę się czuła po treningu. I mi to towarzyszy często rano, bo tutaj pozdrawiam team 6 rano moich znajomych. Uwielbiam biegać rano i czasami zdarzają mi się oczywiście, jak każdemu, takie momenty, gdzie chcę wyjść, budzik dzwoni. Natomiast mi pojawiają się takie myśli, okej, może lepiej zostać w tym ciepłym łóżku, przecież tak dobrze mi się teraz śpi. Ale w głowie zaczynam sobie myśleć, czy jeśli ja wyłączę ten budzik i zostanę w tym łóżku, czy ja będę zadowolona z tego, że odpuściłam ten trening? A jak ja będę się już czuła na tym treningu? Jak ja będę czuła się po treningu? Co ja będę myślała? Jak będzie czuło się moje ciało? Jak będzie czuła się moja głowa? I ten obraz i ta wizja mojego samopoczucia już po treningu, tak jak powiedziałaś, w momencie, kiedy te endorfiny już wystrzeliły, kiedy ja czuję, że z rana domknęłam to jedno zadanie, że już mam zrealizowane z całej listy to do to jedno zadanie i już mogę iść na fali wypełniania tych zadań przez cały dzień, to mi daje tą motywację z rana, żeby wyłączyć budzik i wstać, a nie odwrócić się na drugi bok. Bieganie zamiast kawy. Tak. Kawa po. Z kawy się nigdy nie rezygnuje. Okay. Tutaj trochę weszłyśmy już w ten obszar treningu wyobrażeniowego, zgadza się? Tak jest. Coś na ten temat możesz więcej powiedzieć, bo to już dotyczy też samego startu, jak rozumiem. Zdecydowanie tak. Trening wyobrażeniowy jest niesamowitym narzędziem. Raz do budowania naszej motywacji, ale też do tworzenia techniki na bieg, do przygotowywania strategii. Oprócz tego, że my wizualizując sobie różne rzeczy, wizualizując sobie siebie podczas startu, budujemy naszą motywację do tego, żeby realizować plan, który mamy na co dzień, to my mamy ogromny wpływ na to, jak będzie funkcjonowało nasze ciało podczas startu. Bo są badania robione, które pokazują, że samo wyobrażenie sobie pracy jakiegoś mięśnia powoduje, że w tym mięśniu obserwujemy aktywność elektryczną. Co oznacza, że nasze obrazowanie, nasza wizualizacja pracy tego mięśnia powoduje, że ten mięsień pracuje. Nawet jak się nie ruszamy? Nawet jak się nie ruszamy. I jest to oczywiście troszeczkę mniejsza aktywność, nie jest jeden do jednego tak samo, jakbyśmy ruszali tym mięśniem. Natomiast to wystarczy do tego, żeby impulsy nerwowe, które są wysyłane do mózgu, były zapisane. I dzięki temu my, można powiedzieć, programujemy nasze mięśnie na jakiś wysiłek. No to ciekawe, to nie wiedziałam. To jest też jedna z technik wychodzenia z kontuzji. W momencie, kiedy my nie możemy na przykład jeszcze ruszać jakimś mięśniem, my możemy sobie wyobrażać jego pracę. I to usprawnia proces wychodzenia z kontuzji. Więc to nam pokazuje, jak my możemy też wpływać na różne kryzysy w trakcie biegu. Jak ta głowa jest ważna w jak całym procesie. Głowa jest kluczowa w przygotowaniu mentalnym. Czyli ja, stosując trening wyobrażeniowy, wyobrażając sobie siebie w trakcie startu wszystkimi zmysłami, co jest szalenie ważne, żebyśmy wyobrażali sobie nie tylko siebie z naszej perspektywy, jak biegnę, ale też z perspektywy osoby trzeciej, żebyśmy wyobrażali sobie wtedy aktywność wszystkich zmysłów, czyli co czuję, jaki czuję zapach, jaki czuję smak wtedy, być może czuję smak mojego potu, czy żelu, które właśnie jem, żebyśmy czuli to nasze ciało, które się rusza.
słyszeli kibiców. I to, co jest ważne, my możemy na przykład wyobrażać sobie te sytuacje trudne w trakcie biegu, te kryzysowe, kiedy na przykład opadamy z sił, wiemy, że powiedzmy na półmaratonie na 19 kilometrze mogę już mieć takie zmęczenie fizyczne, już jestem niby blisko mety, ale jeszcze muszę pociągnąć tę końcówkę. Co wtedy się ze mną dzieje? Widzę siebie, jak opadam z sił, jak dopada mnie ten kryzys, jak być może zwalniam. I to, co jest ważne w treningu wyobrażeniowym, ja wyobrażam sobie siebie, jak pokonuję ten kryzys. Co ja robię, żeby wyjść z tego zahamowania? Być może sprawdzam sobie tempo, być może mówię do siebie komunikaty z zakresu dialogu wewnętrznego. Być może w tym momencie popijam sobie izotonik, biorę żel i przyspieszam. Wracam do tego mojego rytmu biegowego. Czyli jesteś w tym całą sobą, a nie odciągasz myśli i myślisz o czymś zupełnie innym, byleby po prostu przetrwać. W treningu wyobrażeniowym jestem w tym doświadczeniu i wyobrażam sobie pokonanie tego kryzysu. To, co robimy w trakcie biegu, czy jesteśmy tu i teraz, czy mamy różne inne techniki na odwracanie myśli, to jest co innego. Natomiast w momencie, kiedy wykonujemy trening wyobrażeniowy przed startem, bardzo ważne jest to, żebyśmy skupili się na tej chwili i na tym momencie pokonania tego kryzysu. I to, co też jest kluczowe w treningu wyobrażeniowym, on nie zadziała, jak będziemy go robić raz. Ważne jest, żebyśmy powtarzali sobie te wyobrażenia. I oczywiście jakby to nie gwarantuje nam sukcesu, natomiast sprawia, że nasze mięśnie będą w trakcie biegu trochę automatycznie działały. My sami, widząc wielokrotnie ten moment, wiedząc, że on może nastąpić, a jak nastąpi, ja wiem. Właśnie, co jak rzeczywiście nastąpi? Co wtedy? Bo tamto jest wizualizowanie przed, przygotowanie się w pewien sposób na to, a tu i teraz, jak już nie możemy wytrzymać? Tak, to raz, że wprowadzam to, do czego się przygotowywałam. Wprowadzam te techniki zaradcze, które sobie wizualizowałam. Ale też zdaję sobie sprawę z tego, co pojawia mi się w głowie. Jakie myśli? Bo często my nie mamy świadomości, że myśli, które przychodzą nam do głowy, są tymi, które nas hamują. Bo być może pojawiają się myśli, jestem już zmęczona, nie mam już siły, niby końcówka, ta meta jeszcze tak daleko. I szereg innych. I to są te wszystkie myśli, które powodują trochę na zasadzie błędnego koła, że jakie emocje się we mnie pojawiają. Być może frustracja, zniechęcenie, to sprawia, że na poziomie reakcji fizjologicznych i naszego zachowania nasze ciało idzie za tymi myślami i tymi emocjami. Trudno wykrzesać z siebie więcej energii w momencie, kiedy ja czuję frustrację i zniechęcenie. Więc jakie emocje muszę czuć, żeby trochę zmusić siebie do przyspieszenia, czy to jest ten moment, kiedy wizualizować sobie należy metę? Możemy, to jest jeden ze sposobów. Warto testować, co działa na mnie, bo mi osobiście wizualizowanie mety, wizualizowanie zegarka z czasem, na który biegnę, bardzo pomaga. Nie dość, że właśnie trochę programuję moje mięśnie do tego, żebym przyspieszyła, czy żebym utrzymała ten krok, to też działa na naszą mowę wewnętrzną, bo jeśli ja sobie wizualizuję metę, ja sobie wizualizuję ten zegarek, wizualizuję czas, na który biegnę, ja też mówię do siebie, wiem, że jesteś w stanie to zrobić, jest na zegarku ten czas, tylko zrobisz. Trenowałaś do tego, przez cały bieg do tej pory widzisz, że biegniesz na ten czas, teraz jest ten moment, kiedy ty musisz po prostu to utrzymać. I trochę te komunikaty takie motywujące, ale też pokazujące, że mamy umiejętności do tego, żeby to zrobić, pozwalają nam wycisnąć z siebie, jakby przejść przez ten kryzys, wycisnąć z siebie jeszcze więcej lub utrzymać to, co do tej pory robimy. A w momencie, kiedy pojawiają się te myśli zwątpienia, pojawia się ten brak pewności, czy ja na pewno jestem w stanie dobiec w tym czasie,
możecie sobie poobserwować, czy to nie jest ten moment właśnie, kiedy to ciało nam zwalnia, kiedy ja trochę odpuszczam, kiedy widzę, że to tempo zaczyna spadać. Więc bardzo ważna jest świadomość, jakie myśli ja przywołuję do siebie w głowie. Ja na przykład lubię startować w biegach, gdzie robię sobie minimalne zapasy na każdym kilometrze. I nawet jak przychodzi ten kryzys i widzę, że trochę zwalniam, zamiast myśleć sobie, no nie, zwalniam, na pewno nie osiągnę tego czasu, który chciałam, myślę sobie, okej, spokojnie, masz zapas czasowy, dasz radę, wiesz, że możesz to zrobić, utrzymaj to tempo lub troszeczkę przyspiesz. Ja zmuszam swoje ciało podświadomie do tego, żeby ono utrzymało to tempo, zapewniam je, że ma umiejętności do tego, żeby to zrobić. Oczywiście, jak są takie dystanse trochę dłuższe lub kiedy jesteśmy, nasze ciało jest w tym flow biegowym, nie musimy tak intensywnie skupiać się na motywowaniu siebie. Możemy wtedy, te nasze myśli, tak jak powiedziałaś, troszeczkę mogą odbiegać, możemy myśleć o czymś innym, co pozwoli nam trochę przejść przez tę rutynę, przez ten, nie wiem, czas od piątego. Czy dla których to jest pikuś, nie? Taki ale, dystans. Ale też i dla nas może być taki czas, jakiś przedział czasowy na półmaratonie na przykład, kiedy dobrze mi się biegnie, kiedy nie muszę tak bardzo koncentrować się na tym zadaniu, na tym, co robię i mogę po prostu cieszyć się tym biegiem, obserwować, co dzieje się dookoła, bo też w wyznaczaniu celów to, co jest ważne, to żebyśmy my nie tylko skupiali się na czasie, który chcemy osiągnąć, na tym wyniku, ale żeby dla nas też takim celem na bieg było coś, co sprawia nam radość. Coś, co jest dla nas ważne do osiągnięcia w trakcie tego biegu, niezwiązanego z tym celem wynikowym. Żebyśmy my nawet, jak nie pobijemy tej życiówki, żebyśmy powiedzieli, ok, ale to było fajne, to nam wyszło, jestem zadowolony z tego i z tego. Żebyśmy, bo może być tak, że na przykład nieudany start, kiedy złapaliśmy kryzys, nie dało rady go przezwyciężyć i nie osiągnęliśmy tego czasu, który chcieliśmy, to może w dalszej kolejności wpłynąć na spadek naszej motywacji dalej. A w momencie, kiedy mamy kilka celów na bieg i możemy sobie pomyśleć, dobrze, to nie wyszło, ale na przykład żywieniowo było super, tak? Przygotowałem się pod kątem żelów, z tego jestem zadowolony. Z czego jesteś zadowolony jeszcze? Po drodze piękne widoki, po drodze piękne zabytki, nowoczesna infrastruktura, europejska metropolia, jako niewątpliwie jest Kraków. I to są te rzeczy, śmiechem żartem, to są te rzeczy, które mogą budować naszą motywację na przyszłość. I te znajomości wszystkie, bo przecież to dokładnie są wieloletnie tak. przyjaźnie. Dokładnie tak. Okraszone tą pasją wspólną i to są naprawdę mocne relacje na całe życie. Dokładnie nieraz. Tak. I to, co też jest ważne na przykład w motywacji, co może nam ją budować, to też właśnie, tak jak powiedziałaś, te relacje. I jednym ze sposobów też na utrzymanie motywacji może być to, żebyśmy my dołączyli do jakiejś drużyny biegowej, czy umawiali się ze znajomymi na trening. Albo zaglądali na regularne treningi, które organizujemy jako Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Co sobotę grupy mieszane spod sklepu biegacza, a co raz w miesiącu w niedzielę treningi specjalnie dla kobiet. Także serdecznie zachęcamy, na stronach Krakowia Maraton czy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie znajdziecie szczegółowe informacje. Przepraszam, ale musiałam zareklamować, bo ale, idealne to jest na to. To jest super, bo właśnie. To są treningi pod okiem doświadczonych trenerów, doświadczonej kadry. Każdy może przyjść i do każdego zostanie dostosowane odpowiednie zadanie, żeby każdy podołał i wyniósł z takiego spotkania jak najwięcej. Dokładnie tak. I to właśnie są też te rzeczy, które nam budują na co dzień tą motywację. Spotkania, to, że właśnie pójdę na trening, gdzie jest doświadczony trener, który mówi, jak mam biegać, który pokazuje, jakie są moje dobre strony, jakie są moje rezerwy, nad czym mogę pracować, bo często jak zaczynamy biegać, my też nie wiemy, jak budować sobie trening. My biegamy, ale nie wiemy, czy to, co ja robię, ma sens. I być może właśnie też opieka trenerska może być tym czynnikiem, który będzie budował moją motywację. W moim przypadku to był, można powiedzieć, taki game changer, że ja jestem w punkcie, kiedy nie zastanawiam się nad motywacją, bo mam plan od swojej trenerki Weroniki, którą serdecznie pozdrawiam, wpisany w tabelkę i ja wiem, co ja muszę zrobić, kiedy mam zrobić.
I ja widzę w tych treningach sens, że ja wiem, że nawet jak czeka mnie trudna jednostka i trochę się jej boję i wychodzę ją realizuję, co mi też na przykład pokazuje, że bałam się jakiegoś treningu, ale ja mam zasoby na to, żeby pobiec taki trening, co dokłada mi do pewności siebie, buduje moją motywację długoterminowo, to też pokazuje, że to, co robię, ma sens. Że wiem, że ten trudny trening odda na zawodach. Że jest ten cel w moim działaniu, a nie bieganie, które nie wiem, czy przyniesie jakieś korzyści. Bo może być tak, że utknęliśmy w jakimś punkcie naszego trenowania i nie wiemy, co z tym dalej zrobić. I to też może osłabiać naszą motywację, bo biegnę jeden, drugi, trzeci raz, nie jestem w stanie pobić swojej życiówki i nie wiem dlaczego. A osłabiać nasze siły może także upał, zaczęły się gorące dni, zaczęło się lato. Stąd też wśród w naszym okienku instagramowych pytań pojawiło się pytanie takie otwarte, powiedziałabym, hasłowe. Motywacja, upał, zmęczenie, rozsądek. 20 października liczymy, że będzie raczej chłodniej, byle nie spadał śnieg, ale no, biegacze wysokich temperatur nie lubią, prawda? Co tutaj można poradzić? Zdecydowanie tak. To myślę, że też zależy od celu, który mamy, bo oczywiście przy wysokich temperaturach należy zachować rozsądek i tutaj jest bardzo ważny ten aspekt fizyczny, świadomości i własnego ta ciała. Rano jest wtedy jak najbardziej. Tak jest, ale i właśnie chodzi o to, żeby zastanowić się, jeśli ja mam cel, żeby popracować nad adaptacją mojego organizmu do wysokich temperatur, to ja mogę zabezpieczyć się na takie treningi, żeby nie zaszkodzić swojemu ciału, czyli myślimy o tym kontekście fizycznym, co muszę wziąć na trening, żeby zawsze była ta woda, izotonik, odpowiednie ubranie, filtr do posmarowania, żeby nie narobić sobie krzywdy. Ale tutaj wracamy do tego celu. Jeśli moim celem jest to, żeby właśnie przeprowadzić tę adaptację organizmu, no to ważne jest to, żeby na taki trening wyjść. I wracamy tutaj do początku. Wizualizuję sobie, odkrywam, po co mi tak naprawdę ten trening jest. Jaki on ma sens? Natomiast jeśli ja nie mam takiego celu, żeby przeprowadzać taką adaptację, jeśli mam możliwość wybierania treningu w innych porach dnia, to ważna jest to też taka umiejętność odpuszczania. Albo jeśli nie jest tak, że jestem w reżimie treningowym, gdzie ja muszę zrobić ten trening w tym momencie dnia i nie mam innej opcji, to czy może nie warto go sobie przełożyć na inny dzień, kiedy wiem, że te temperatury będą trochę niższe. Więc tutaj... Dobrostan jest jednak najważniejszy. Dobrostan jest najważniejszy i też zastanowienie się nad naszym celem. Czy ja muszę przekraczać te granice mojego organizmu, czy nie muszę? I też to, co jest ważne w ogóle w ustalaniu celów, jest to, że w momencie, kiedy my wiemy, jaki mamy cel, do którego się przygotowujemy, to oprócz tego, że my ustalamy jakiś plan, który nas do tego przygotowuje, ważne jest też, żebyśmy obserwowali i zastanowili się, jakie przeszkody czekają mnie na tej drodze. Co może mi utrudniać regularne trenowanie, wykonywanie mojego planu? Jak ja mogę sobie z tymi przeszkodami poradzić? Jeśli wiem, że na przykład moim celem jest bieg jesienią czy zimą, kiedy właśnie nie muszę przeprowadzać tej adaptacji i wiem, że po drodze właśnie jest, czeka mnie lato, wysokie temperatury, to kiedy ja mogę trenować? Bo może mogę swoje treningi przesunąć na wcześniejsze godziny poranne lub na późniejsze wieczorne. Więc myślę, że najlepszą odpowiedzią będzie świadomość swojego celu, ale też swoich rezerw. Czy moje możliwości fizyczne pozwalają mi na to, żeby w takich temperaturach trenować? A propos celów. Teraz jest trudne pytanie i dość szerokie, ale może jakoś uda nam się uogólnić. Co zrobić, aby podczas Krakowia Półmaratonu Królewskiego pobić swoją życiówkę, zrobić swoją życiówkę. Okej, to jest faktycznie bardzo szerokie. Myślę, właściwie że wszystko, o czym powiedziałyśmy, składa się, tak, prawda? No. Myślę, że cały trening mentalny będzie tutaj wspierał do tego, żeby tą życiówkę pokonać. Natomiast myślę sobie, że warto
jeśli chcemy od czegoś zacząć, myśląc o życiówce, to ja bym zaczęła od tej mowy wewnętrznej, bo tak jak powiedziałyśmy sobie, głowa jest kluczowa. Głowa może nas napędzać do działania bądź hamować. I warto zastanowić się, jakie myśli pojawiają się na treningu. Na treningu codziennym, na treningu lżejszym, trudniejszym, jakie myśli pojawiają mi się na różnych zawodach. Czy ja potrafię pokonywać te kryzysy i potrafię przywoływać te wspierające mnie myśli, czy w mojej głowie pojawia się więcej tych myśli powątpiewających w swoje możliwości. Bo to będzie kluczowe w momencie, kiedy my biegniemy na życiówkę, kiedy biegniemy takim tempem, które trochę jest którego do tej pory nie mieliśmy na swoich biegach, o którym nie biegliśmy, więc wychodzimy ze swojej strefy komfortu. Więc to, co pojawia się w mojej głowie, będzie wspierało mnie w tym, żeby z tej strefy komfortu wychodzić i to tempo utrzymywać. A druga rzecz to to, żeby być może właśnie to jest ten moment, mamy jeszcze sporo czasu do półmaratonu, żeby wprowadzić trening wyobrażeniowy, żeby przemyśleć sobie w głowie strategię na bieg, żeby zobaczyć te wszystkie kryzysowe momenty, które mogą mi się przytrafić, żeby zobaczyć, jak ja sobie z nimi radzę, co chcę w tym momencie robić i żeby to, co też jest przydatne w wizualizacji, widzieć ten cel zrealizowany. Czyli ja widzę siebie, jak wbiegam na tą metę z moją życiówką. Żeby widzieć to z tych wszystkich perspektyw, łącznie z tym, jak ja się czuję, jak czuje się moje ciało, jak czują się moje mięśnie. I jak my będziemy sobie w głowie regularnie do tego czasu półmaratonu w głowie przechodzić przez te wszystkie kroki, zwiększamy swoją szansę na to, żeby odczuwać, realizować tą swoją wizję już w trakcie biegu. A jeśli ty widzisz siebie na finiszu Krakowia Półmaratonu Królewskiego 10. jubileuszowego w przyciemnionej, rozświetlonej błyskiem mety największej hali widowiskowo-sportowej w Polsce, Tauron Arenie Kraków, to oczywiście zapisz się, bo tak jak Monika powiedziała, może to być mocny motywator do tego, żeby faktycznie się przygotować, widzieć ten cel. Tego wam serdecznie życzymy. Jubileuszowy limit na 10. edycję to 10 tysięcy. Wczoraj przekroczyliście 4 tysiące. Czekamy na więcej. Monika, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dużo wiedzy. Zapiszcie sobie ten live, bo naprawdę może się przydać i być dla was takim na bieżąco wsparciem mentalnym. Powodzenia. Dziękuję ci serdecznie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.